Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dyspielima. Zaczynamy sobie kolejny odcineczek z gry The Callisto Protocol. Lecimy tutaj dalej, przyjechaliśmy na ostatnim odcineczku do stacji chyba tutaj mieszkalnej, tak mi się wydaje. Tutaj mamy stację tramwajową. No, także tu będzie pięknie pewnie. Rozpierdzielek będzie ostry, żeliwny. Już widzę jajeczka, które mogą we mnie strzelić, więc ja sobie je, wiecie, troszkę porozwalam. Bo wiecie, jak to z tymi jajeczkami, one lubią, kurde, tam gdzieś strzelić w nas. Wiem, że troszkę amunicji stracę, no ale już trudno. Ale te jajka za chwilę nas, kurde, wyleci coś z nich w nas i będzie gitarka bieda z nami. Dobra. Przetwarzanie tlenu. Właśnie słyszę dźwięki jakieś niestworzone. My mamy dotrzeć do kopuły mieszkalnej. Okej, dobra. Oj, coś tu robotycznego chodzi. O. Okej. Mi się ten robocik, szczerze mówiąc, nie podoba. Jak on chodzi w ogóle? Halo, mordko. Czy nie chciałbym się natknąć na tego robota? Bo jeśli my się natkniemy na tego robota, no to on prawdopodobnie nas zabije. Próbujemy tam podejść na razie, do stacji tlenu. Jeśli chodzi ten robocik, to znaczy, że jesteśmy w miarę bezpieczni. To znaczy, że on ładnie sobie sprząta wszystko. Przetwarzanie tlenu, może tutaj sobie najpierw skoczymy. No, weź kod od strażnika, no spoko, chyba nawet tu musieliśmy pójść do tego lenowego dziabonga. Brak autoryzacji, pieniążków chyba też nie mamy. Moglibyśmy sprzedać, patrzcie, konwerter energii, dobra, to weźmy sobie to sprzedajmy. Nawet dwa konwertery energii, dobra, i co, i mamy tutaj amunicję, i tu amunicja, i to zostaje, dobra, ten akumulator też sprzedam. Dobra, to co mógłbym sobie kupić, to tak, broń mamy na fulla już wzmocnioną. Moglibyśmy pójść w ogóle mam amunicję niedostępną wszędzie. Moglibyśmy rozwinąć troszeczkę naszą umiejętność tutaj energii za 900, ale to ja tyle aż nie mam, miałem tylko 400. No dobra, no to tu nie rozwinę, ale ulepszenie szybkości. Większa siłę rzutu. No to może być. Dobra, to zwiększymy sobie to. Ja raczej te pistoletki idę, a sama maczeta, na razie się wstrzymujemy z nią. Jak wiecie. Dobra. Trzeba się jak dostać się na tył. Dobra, co my tu mamy? Ammunition. Dobra, amunicja jest jak najbardziej dla nas. O, ogród botaniczny, zbiór. O kurde, zbiór botaniczny 2. Ale się kręciają, no. Nieźle. Botaniczny recykling. Ciekawe, czy to w ogóle dawało radę wyżywić całe to społeczeństwo tutaj? Widocznie tak. No żeby na takiej planecie, wiecie, móc zamieszkać i mieć wszystko, to nie dość, że musicie mieć wodę, nie dość, że musicie mieć jakieś generatory tlenu, nie dość, że jedzenie, no naprawdę tego jest tyle do ogarnięcia elementów. Coś mi te jajka nie paszą, ale dobra. Jest tyle tych elementów. Wiedziałem, że coś ten małe mi nie pasuje, ale go się szybko pozbędziemy. Dobra. Troszkę nam życia zabiera on zawsze. Jak mi się wydaje, tak. Sir,
Dobra, jakiś schemat dostaliśmy. Schemacik można chyba wytwarzać w... Schemacik można chyba wytwarzać w tych kuźniach. Jak to się tam nazywa? O, tu mam jeszcze skrzynkę do zabrania. Dobra, to sobie ją weźmiemy. Coś mi się czuje, że jak będę wracał, taki stwór mi wyskoczy, bo już go tam słyszałem. Mamy pełny inwentarz? Na co? A, okej. Już coś właśnie słyszałem. Siema, mordko. Szybko, bo on mutuje. Zdeptaj go. Musimy uważać na tych zmutowanych. Ostatnio zaczęli nam niestety mutować w jakieś takie, wiecie, dużo cięższe stworki. Niestety nic na to nie poradzę. Epta dzioma. Dobra. Idę zobaczyć. Tu chyba schemacik tej kuźni można sobie ten. A tu jeszcze mamy przetwarzanie tlenu. Dobra. Schemat broni. O, nowa broń. O kurde. Znaczy to jest nasza, a my mamy gdzie nową broń? Tutaj, okej, okay. Strzelba. Dostaliśmy nową strzelbę, ale za 800 aż trzeba będzie ją wytworzyć. Strzelba. Prototyp jednoręcznej broni. No dobrze, postaramy się to jakoś sobie zakupić. Tylko 800 musimy uzbierać. No, nic się nie dzieje, jakoś dozbieramy. Tutaj już mamy, wiecie, 200. Czyli 400 jeszcze musimy niecałe uzbierać. Spoko, fajnie, strzelba się przyda. Będzie troszkę lepsza. Pewnie mocniejsze stworki będą, nie? I dlatego przetwarzanie tlenu. Teraz idziemy w tą stronę. Zginął? Jeszcze nie. Gin morsko. O, strzelił mnie. Ładuj. Ładuj. O kurde, chyba zmutował się. Ej, chłop chyba zmutował, zabili mnie. Kurde, ale tu nie spodziewałem się takich akcji. No nieładnie. No to mi się nie podoba. On jak zmutuje, to jest tak mega mocny, że no ciężko wtedy z nim cokolwiek zrobić. Kurde, i co? I nie mamy tej strzelby, tak? No to powiem wam, taki średni zapis to był. Tak, bardzo średni zapis to był, ale teraz już wiemy, żeby sobie nie wzmacniać tego. Jednego to może tutaj uskładamy. Dobra, to ja na szybkości to dobiegnę. I widzimy się dosłownie za chwileczkę. Tutaj przed tymi drzwiami się zobaczymy. No dobra, witam ponownie. Znalazłem tam jeszcze parę rzeczy, więc możemy sobie tutaj tą strzelbę zrobić. Przesyłanie schematu jeszcze raz musiało być niestety po save'ie. Taki mamy dziwny zapis, że niestety tam trzeba troszkę pobiegać. No i to tak powoduje, że jednak muszę te cięcia lekkie robić. Podejdziemy sobie na tamte drzwi. Tam jest troszeczkę niebezpiecznie. Zrobimy to jakoś spokojniej, myślę. Tutaj jest strzelba, ale nie wiem, czy ona jest dosyć efektywna. Wydaje mi się, że pistolet jest bardziej efektywny. No i najbardziej nieefektywne jest, są oczywiście. Ta zmiana broni jest bardzo słaba, wiecie? Niestety. Widzicie, on to sobie musi przełożyć jakby. Także troszkę ta bezsensowna jest ta zmiana broni, ale dobra, może nam się uda jakoś to boczkiem zrobić. Tam mgła bardzo przeszkadza, wiecie? I jeśli my będziemy mogli sobie wyjść, to będzie spoko. To jest dwie osoby. Niestety, które bardzo przeszkadzają. Trzeba to jakoś zrobić. A, z tyłu, okej. Okay.
Ładuj, ładuj. Dobra, nie mutować proszę. Dobra, jakoś przeszedł ten moment. Kurde, ale powiem wam, ciężki moment. Na ten moment chyba robiłem go z 7 razy. Wiecie, tutaj za magiczną fazą cięcia nie będziecie tego widzieć. Ale no około 7 razy ten momencik wszedłem. No, kolejny. Jakiś badyl. Wiecie, najgorsze jest to, że oni mutują. Jak oni zmutują, to wtedy są mega mocni. Co mi się bardzo nie podoba wtedy. Tak jak oni wtedy się robią mocni. No i najlepiej nie pozwalać mutować, no ale żeby nie pozwolić mutować, jak oni mogą zmutować w każdym momencie, nawet jak już leżą, no to wtedy jest gorzej. Bo jeśli nas na przykład zaatakuje 3 albo 4 ziomków, powiedzmy, no to jeden zacznie mutować na ziemi, no jego nie zdążę, wiecie, jakby klepnąć, nie? Wziąłbym sobie to. No, przecież wziąłem. No przecież to wziąłem, no. Kurde, ale z tej mgły tutaj dają dużo. No, masakra. Nic nie widać normalnie tutaj. Specjalnie takie momenty robią, aż te gady. I takie rzeczy nie straszą akurat, ale widzicie, patrzcie, jaka tu jest mgła normalnie. No okrutna mgła i jak tu chodzić? Dobra, czy my to będziemy mogli podnieść? Nie. To tu na ziemi leży. Co tu jest? Destylacja, okej. No nie jest to fajne. Ilość mgły. Mamy też strzelbę, moglibyśmy zobaczyć, jak ona wygląda. Bo ta zmiana broni jest taka średnia na dwójeczce, wiecie? Ja mam tylko 2 amunicje, niestety, 2 kuleczki. O, no to fajnie, dzięki. Uła, ale powiem wam, że tam mgła mega ładnie wygląda, no ale niestety. Dobra. Nie możemy wyjść sobie. Okej, super. Po feście. Naprawdę mi się to podoba. Nie wiem, czy tu mogę przejść, czy tu jest szyba. Tu jest chyba szyba, dobra. Myślę, że ta mgła jeszcze nie raz będzie wykorzystana do otworków. A niestety nie widać tutaj jakby przez tą mgłę nic, to gdzie się ma iść nawet. Jest fajna cisza i spokój. No tak można żyć sobie, nie? Tutaj w tym miejscu. Jest akurat cichutko, więc... Dobra, teraz pytanko, czy ja mam tą szybę tutaj coś rozwalić? No tak, dobrze, żem pomyślał o rozwaleniu tej szyby. No teraz widać więcej, okej. O. No i dobra, no i teraz nie mogę zmienić broni, widzicie? Tylko muszę znowu 2 nacisnąć i wtedy dopiero zmienić, nie? No mega bez sensu ten, żeby nie zmieniać czymś innym, tylko 3 ruchy. Zanim broń zmienimy. Według mnie to jest bardzo słaby patent na zmianę broni. Czasami te animacje mogą nas dosyć bardzo pokonać, wiecie? To musimy też mieć je na uwadze. Dobra, ten pozbierał ile mógł. Czy ty pozbierałeś do naszej strzelby coś? Tak, 4, dobra, zmieńmy sobie. Oczywiście spoko byłoby strzelbę wykorzystać też do innych celów. A jeszcze tam jest paczuszka u góry. Także dajcie mnie ją tutaj. A apteczka to nie bardzo potrzebuję. Kredyty. I co, poszły te wszystkie wariaty stąd. Mgła też przeszła, tak? Dobra.
Miejmy nadzieję, że tu wszystko już i nawet mgłę wyssało. No i spoko. Ale nie widziałem tych jajek w ogóle, wiecie? Jak się tak chodziło, to ich nie było widać. Było niebezpiecznie, a ich nie było widać. Wysłyszałem. Wiecie co, no ale też z drugiej strony zastanawiam się, po co tu miałem pójść, tylko po parę sekretów. No tak bez sensu bym powiedział, no ale okej. No bo nie wygląda mi to, że tutaj miałbym gdzieś dalej iść, wiecie, a... Bo tak, tutaj nie było, mieliśmy tylko pójść tutaj i tutaj jakby nic nie można było włączyć, więc tak na dobrą sprawę... Na dobrą sprawę nic tu nie było. Okej. Chyba, że się ta destylacja włączyła, wiecie, jakby ciągnąłem ten, to coś się tam może zawłączało. Ale z drugiej strony te dźwięki mi się nie podobają osobiście. A może będziemy musieli wyjść? Chyba tak, dobra. Chyba tutaj jest przejście. O ile to nie jest jakieś dojście do sekretu. Bardzo zamieszane jest dzisiaj tutaj to wszystko. Okej. No i chyba jest tutaj to, co chcieliśmy. Ta karta. Faktycznie. No, jest, jest. Dobra, fajnie. Użyj kodu dostępu w panelu. No dobrze, tylko czy my mamy... Aha, wyszliśmy tutaj na tym. Dobra, no to super. Tam byliśmy, tu byliśmy. Dobra, fajnie, zwiedziliśmy, co chcieliśmy. Oż ty. Przecież go nie widziałem. No ja. Przecież go nie było. God damn it. Wariat. Jak on tu wszedł? No nie wiem, teraz czy znowu podejdzie, czy nie podejdzie. Teraz go nie ma, ale nie wiem, kto wszedł. Niezła jazda. Dotrzeć do włazu użytkowego? No, żebym ja wiedział, gdzie ten włos użytkowy jest. Dobra, wydaje mi się, trzeba wyjść stąd już. Chyba, że tutaj. Ale tu chyba na ogrodzie botanicznym nie było tego włazu użytkowego. Wydaje mi się, że tutaj zrobiliśmy wszystko, a włas użytkowy będzie na zewnątrz. Bardziej się martwię, bo nie wiem, gdzie jest ten ziomuś, wiecie? No. Dokładnie taki właśnie. Tak, właśnie o takim czymś myślałem, nie? Jeszcze uciekł? Jeszcze uciekł. Troszkę ich tu jest, no nie okłamujmy się. A gdzie jest robocik? Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, gdzie jest robot? Halo, czyście go zabili? Ja się bardziej boję tego robota niż... Gdzie uciekasz, mordko?
Jeszcze ktoś? Strasznie dużo ich tu nadawali, wiecie? Nie mam amunicji, mam jedną amunicjonkę, więc to może być ciężki teraz przebieg. Tam jest stacja tramwajowa, ale tutaj ten się urwał, tak jak on mówił, więc musimy do tego włazu użytkowego dotrzeć. No nie bardzo jest amunicja. No i tak, tędy żeśmy przyszli, prawda? Jo, tędy żeśmy przyszli. Nie ma tego robota, powiem wam. To tak średnio. Jeszcze coś tu ryczy cały czas. Też niekoniecznie tędy żeśmy przyszli. Okej, czyli tutaj żeśmy przyszli. Poszliśmy w lewo na przetwarzanie tlenu, więc tutaj w prawo nas nie było. Dobra, dobrze wiedzieć. Dobra, dobra, cicho. I te pomieszczenia gospodarcze nie zwiedzaliśmy. Może tam być właśnie, mogą tam być ten włas. Ale nie dojdę tam. Halo, ja chcę tam wejść. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tu i tu z tej strony jest rozwalone. Patrzcie, tu jest rozwalone, tu nie mogę przejść. No, ale to jak na te pomieszczenia gospodarcze się dostać? A, przez środeczek, no to elegancito. Bo tu i tu było rozwalone, a nie widziałem, że środek można przechodzić. Dzień dobry. Mam jeden nabój chyba tylko, no tak trochę średnio bym powiedział. Dałoby się więcej. Hoho, ile tu tego jest. No bo tutaj niestety nie możemy nigdzie dalej sobie nic znaleźć, ani podejść. Nie no, jest tu coś jeszcze. A, tu jest ten włas, dobra. Tu będzie ten włas, to sobie tam podejdziemy na razie w tamtą stronę. Okej. No powiem wam, zamieszane. Zamieszali tutaj dosyć bardzo. Trzeba troszkę pomyśleć, w którą stronę podejść. Ja muszę pozbierać jakąś amunicję, bo totalnie nic nie ma. Mamy kredyty. Będziemy chyba kupować. A jak nie, to trzeba będzie tą naszą pałkę wzmacniać. Który to wyszedł? Duży, mały? Oj, plujki chyba. No. Ajajaj. Nie bardzo mam czym ich atakować, wiecie? Ej, chłop mutuje. Tylko kopaj go. Dobra. Jeszcze jeden. Bardzo mam czym go strzelać i nie bardzo czym rzucać, wiecie? Także... Chyba iść się z nim bić. Położysz ty. Ej, no co jest? Kolejny mutant. Zmutowany. Dobra, zmutował. Trzeba uciekać stąd. O ile da radę. No uciekaj, mordko. No jak chłop zmutuje, to już nie bardzo mamy szansę z nim wtedy, nie? Oż ty, wariacie. Na jednego strzała prawie całe życie tracimy przy tym mutancie.
Powiem wam, bez sensu, bo nie mam jakby czym go rzucić. Żadnej butelki tu nie ma, wybuchowej i tak dalej. No, no jest, dobra, jest coś. Nie wiem tylko, czy to wybucha. Winno. Ej, zginął. O, żeż ty mordo. Tak mnie straszyć. Ale akcja żeliwna. No nieźle. Uff. Ale szkoda, że ta beczka nie wybuchała z gazem, no ale cóż zrobić. No powiem wam, ciężki momencik był. Kolejny. Ani energii, ani pistoletów, ani amunicji, no nic nie mamy. Co tu mamy? Okej, nic tu nie było, tylko po taki, wiecie, musieliśmy sobie podejść chyba po taki datapad, bym to określił. No dobra, no nic to, nic nie było to nic, no taki wytracacz amunicji zbędny. Ani apteczki, ani amunicji, niczego. No dobra, akceptuję swój los. Najgorzej, że oni mutują. Mutowanie jest najgorsze. Też nic nie możemy rozwalić, tutaj też nic, no dobra. Idziemy w tą dziurkę, niestety. Jak to się mówi, goli i wesoli. Pyk, pyk, pyk. Bez amunicji. Dobrze, że ta pałka nie wymaga jakby jakichś tych energetycznych. Ożeż ty. Ożeż ty. Wszystko tu jest rozwalone. Ziom bez głowy. Energii też za dużo nie mam chyba w tych. Szukaj zerwanego chodnika. No dobra. Oj, tu jakieś wiertła, nie wiertła. No jedyna metoda, którą możemy na ten moment używać, to będzie chyba... będzie rzucanie ich tymi sprzętami wszystkimi. Dobra, dostałem amunicji troszkę do tej broni. No to też jest ok do strzelby. Zawsze to coś, ale jeszcze bym sobie użył jedną apteczkę, bo widzę, że tutaj nie jest za dobrze z nami. Oczywiście to możemy ich do wiertło rzucić, tylko troszkę za gruby jesteś. O, właśnie. O, żeż ty. Nie mam tego. O, idź panie, uciekaj. No, uciekaj, to robisz. Ej, no on nie ucieka, nie chce mu się chodzić. Ej, no, ty umiesz chodzić? Ej, on nie chodzi. No, mordo. Idź, mordo. No, patrzcie, co on tu robi. Ej, w ogóle nie reaguje na moje te. O tak, mutujcie jeszcze, no, 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 jasne, jasne. Na pewno wam pozwolę, no. Najgorsze to, że nie ma energii. Ale strasznie, strasznie mi źle to wyszło, ale to tylko dlatego, gdyż ponieważ... Gdyż ponieważ... gdyż ponieważ nie chciał mi ruszać się, coś klawiaturka chyba nie domaga ostatnimi czasy. Jeszcze przeżył? Myślałem, że już nie, ale widzę, że jednak jeszcze przeżył. Dwa strzały wytrzymuje ze strzelby, no to jest, powiem wam, troszkę mocny. O panie, opa, opa. Tego się obawiałem, że jak będziemy mieć tą broń, strzelbę, to będziemy tylko do niej teraz amunicję dostawać.
Czyli jest dokładnie tak samo jak w Dead Space'ie. Też tam dostawaliśmy amunicję do ostatniej broni. Czy nie jest ona zła, ale ona ma to jakby, wiecie, ładowania troszkę mniej, nie? Dwie kulki tylko i trzeba przeładować ją wtedy. Czy ja we ekwipunku przypadkiem nie posiadam tego energetycznego? Nic nie posiadam, dobra. Powiem wam, że nie wiem, mam obawy pewne, że to wiertło trzeba będzie zatrzymać, wiecie? Nie, dobra, nie wygląda tam nic, jakby coś miało być za tym wiertłem. Gdzie? Kurde, tu drzewo, nie drzewo. Po co im to drzewo było? Grzali cały ten? Jacob, boy, over here. It's not as bad as it looks. Come up. You want me to climb that? Well, it depends. Do you want to get off this rock? Yeah, that's a good point. Come on, it's dead easy. Just Dobra. Just don't look down, yeah? Powodzenia w spinaniu. Yeah, I looked like shit, huh? I smell like it too because somebody forgot to mention that I'd be swimming in it. I told you it wouldn't be easy. But what matters is that you made it, yeah? Yeah, well, we both did. Not quite yet. But we're nearly there. Come on, give us your hand. No, na pewno. No i dziękuję. No, gryzie mi nogę. A tam w środku potwór. Holy shit, bro. I think those things are changing. They're evolving. Yeah, I think we need to get the hell out of here. What's with the suit? The station got damaged during the evacuation. We've got to go outside to access the tram. Here, get suited up. We still got to beat that storm. When you're ready, I'll cycle the airlock. O, myślałem, że to jest jakiś pancerz dla nas. What? You worried you're helping a murderer, Esco? Well, yeah, kinda. Well, you are, man. So what? Look. A long time ago, yeah. I was defending myself. Wrong place, wrong time. I made a lot of bad decisions back then. Yeah, well, you were probably just dealt the shitty hand. No. It was just to blame everyone else. But then I realized this was on me. You can't keep running from what you've done. Couldn't say it better myself. Kto to? A to ten kapitan, okej. Dobrze, ale wiecie co?
Elias! Elias! No i pięknie, nie pięknie. Dobrze, zostawimy sobie to na następny odcineczek. Bardzo przyjemny ten był, powiem wam, dosyć ciężki. Troszkę dubli musiałem zrobić, ale to jakoś tam przepchnęliśmy. Także zobaczymy, znajdziemy Eliasa może w następnym odcineczku. Teraz ciekawe, czy stworki będą tutaj. No, wygląda to naprawdę zacnie. Także dzięki wielkie, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do zostawienia łapki, suba. No, tymczasem trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, cześć.